Coraz więcej rodziców sześciolatków decyduje się na posłanie swoich pociech do klasy pierwszej. We wrześniu naukę w dzierżoniowskich podstawówkach rozpocznie łącznie 48 sześcioletnich uczniów, choć obowiązku szkolnego dla sześciolatków nie będzie jeszcze przez rok. Dzierżoniowskie szkoły podstawowe nr 3, 5, 6 i 9 prowadzą zapisy do klas pierwszych dzieci sześcioletnich. Pójdą one obowiązkowo do szkoły dopiero od 1 września 2014 roku. W poprzednich latach rodzice dzieci sześcioletnich mieli prawo, a nie obowiązek wysyłania swojego dziecka do szkoły. Dzierżoniów od początku, jak tylko była zapowiedź reformy przedszkolnej i szkolnej, czyli posłania wcześniejszego dzieci do szkoły, wówczas rozpoczęliśmy przygotowania do tego, żeby właśnie dzieci sześcioletnie w szkole czuły się nie tylko bezpiecznie, ale również, żeby były z tego pobytu, z tej edukacji szkolnej zadowolone. Dlatego między innymi już praktycznie od 4 lat dość spora grupa dzieci sześcioletnich rokrocznie rozpoczyna naukę w szkole, bo są to mniej więcej około 50 dzieci w każdym roku, no w tym roku jest to 48 dokładnie. Pójście dziecka do szkoły jest jednym z najważniejszych momentów w jego życiu. To czas, w którym obowiązek nauki przeplata się jeszcze z zabawą. Szkoła to dla niego nowe miejsce, w którym rozwija już swoją wiedzę i umiejętności oraz nawiązuje nowe kontakty z rówieśnikami. Obniżenie wieku obowiązku szkolnego połączone z dostosowaniem programu klasy pierwszej do poziomu sześciolatków pozwala na płynne przejście dzieci z przedszkola do szkoły. Szkoły dzierżoniowskie są dobrze przygotowane na przyjęcie sześciolatków. Sale zostały wyposażone w odpowiednie meble i urządzenia, a pomieszczenia są podzielone na sale do nauki i kąciki relaksacyjne. Takie rozwiązanie pozwala szkołom na lepsze poznanie potrzeb dziecka. Dzieci od najmłodszych lat są chłonne wiedzy. Interesują się wszystkim. W związku z tym dobrze jest, żeby tych bodźców, które wpływają na rozwój dziecka, było jak najwięcej. Oczywiście w przedszkolu tych bodźców jest bardzo dużo, ale musimy pamiętać o jednej rzeczy. W momencie, kiedy reforma programowa zmieniła się, czyli właśnie wtedy, kiedy dzieci sześcioletnie miały pójść do szkoły, przygotowanie przedszkolne dla dzieci pięcioletnich zostało zmienione i teraz, obecnie, jeżeli rodzic decyduje się zostawić dziecko sześcioletnie w przedszkolu, no to praktycznie dziecko drugi rok przerabia ten sam program dla dzieci pięcioletnich. I w związku z tym warto się przynajmniej zastanowić, zobaczyć, jakie są warunki w szkole, porozmawiać z rodzicami dzieci sześcioletnich, które już chodzą do szkoły, żeby świadomie podjąć decyzję, albo zapisuje dziecko, albo jednak nie zostanie jeszcze jeden rok w przedszkolu. Zajęcia będą się odbywać zgodnie z nową metodą programową. Nie będzie tak zwanego podziału na lekcje, a dzieci będą uczyć się liczyć, czytać i pisać poprzez zabawę, korzystając przy tym z wielu pomocy edukacyjnych i dydaktycznych. Szkoła podstawowa nr 6 jako jedyna w Dzierżoniowie od września 2013 roku otwiera oddział przedszkolny z pierwszeństwem przyjęcia 5- i 6-latków objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Realizuje również tylko pierwszy etap edukacji wczesnoszkolnej, czyli kształcenie zintegrowane w klasach 1-3.